Modlitwa nie jest przeciw nikomu z ludzi i myślę, że te nasze wykłady nie są przecież adresowane przeciwko nikomu. Przypominam, w takiej sytuacji, w jakiej się często znajdujemy, kiedy niesie nas pokusa, żeby skupić się na emocjach w naturalny sposób w nas wybuchających przeciwko niesprawiedliwości, złu, podłości, zagrożeniu śmiercią, które ktoś konkretnie przecież wywołuje, i wyrażania właśnie przede wszystkim tego, co lepiej się sprzedaje, czyli właśnie złości, czyli właśnie nienawiści do wroga. I wtedy przychodzi mi na myśl piękne powiedzenie wielkiego przyjaciela Polaków, który wspierał nas w momencie, wspierał nas duchowo, sam był otyłym starszym panem, więc fizycznie nie mógł tego zrobić, w 1920 roku, kiedy cały Zachód, niemal cały, był przeciwko Polsce, a w każdym razie blokował pomoc dla niej, kiedy walczyła z bolszewikami o przetrwanie nie tylko siebie, ale europejskiej cywilizacji. Mam na myśli Gilberta Chestertona. To są słowa, jak wiele, które zresztą wypowiedział, które warto zachować, myślę, w pamięci, w sercu. Chesterton mówi, że dobrym żołnierzem jest ten, który, nie ten, przepraszam, źle powiedziałem, dobrym żołnierzem jest nie ten, który nienawidzi tych, których ma przed sobą, ale ten, który kocha tych, których ma za sobą. I to właśnie jest istota chyba postawy, którą powinniśmy jakoś pamiętać, że albo kochamy coś, identyfikujemy się z czymś i dlatego tego bronimy, albo najważniejsza jest dla nas nienawiść wobec tych, którzy nas otaczają i zagrażają nam często. Myślę, że lepsza jest ta druga postawa. I mówię to w kontekście tematu, który zacząłem tydzień temu, a który w jakimś sensie towarzyszy mojej pracy od lat, to znaczy tematu stosunków polsko-rosyjskich, tematu Rosja, tematu, którego kontekstem bezpośrednim w tej chwili jest przecież niewątpliwa, dla mnie przynajmniej niewątpliwa, agresja Rosji, państwa rosyjskiego na sąsiedni kraj. Mówię o tym dlatego, że pojawia się często taka pokusa i widać to zwłaszcza w popularnych mediach, wypowiedziach niektórych polityków, niekoniecznie nawet polskich, czasem zachodnich, niektórych tych, którzy wcześniej rzucali się w objęcia Władimirowi Putinowi, taka tendencja, by odczłowieczyć w ogóle wroga, czyli Rosjan, żeby życzyć im tylko śmierci. Twardo obstając przy zdaniu, że Rosja jest wyłącznym, bezdyskusyjnym agresorem w tej wojnie, wiem, że nie wszyscy się z tym zdaniem zgadzają, uważam jednocześnie, że nie powinniśmy nigdy w ten sposób nastawiać się do żadnego narodu, ani do żadnego człowieka pojedynczo. I to chciałem przypomnieć niejako, byśmy weszli ponownie w temat historii stosunków polsko-rosyjskich, a szerzej roli Rosji w Europie Wschodniej, bo temu poświęcony jest ten wykład, bez gniewu i nienawiści, sine ira et studio, ale i z takim właśnie z chęcią zrozumienia tego problemu, którym dla nas jest Rosja, i byśmy potrafili umieścić go w kontekście pewnych realnych wyzwań, przed którymi stoi i Polska, i świat współczesny. Otóż w tym kontekście często pojawia się zupełnie innego rodzaju pokusa. Pokusa pseudorealizmu. Pokusa, którą wyraża nie to chrześcijańskie czy humanistyczne przekonanie, że nie należy odczłowieczać czy skupiać się na nienawiści wobec przeciwnika, wobec konkretnego człowieka czy narodu, ale przekonanie, że Rosja jest być może nadzieją naszą w starciu z poważniejszym przeciwnikiem, który kryje się na Zachodzie, którego odnaleźć możemy symbolicznie w Davos, prawda, czy na innych konferencjach, na których układa się losy dla cywilizacji zachodniej, zmieniając ją nie do poznania. Otóż myślę, że warto tę pozostałą część czasu, którą zaplanowałem na ten minicykl, jak powiedziała pani Hanna Dobrowolska, poświęcić właśnie odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście Rosja jest taką alternatywą, Rosja Władimira Putina dla świata globalistów, czy Rosja może przynieść
w pewnym sensie ratunek w tej sytuacji, w której wielu z nas czuje się zagrożonych nie tylko tankami jadącymi gdzieś na, prawda, Charków czy na Odessę, ale czuje się zmiażdżonych tym kłamstwem, które manipulacją natury ludzkiej, która przemocą wtłaczana jest przez potężne także siły operujące innymi środkami niż czołgi. Otóż wokół tego właśnie zagadnienia, czy Rosja imperialna może być ratunkiem dla nas, czy Rosja jednocześnie, to jest druga strona tego samego zagadnienia, czy Rosja jest jedynym zagrożeniem dla nas, wokół tych dwóch stron jednego i tego samego zagadnienia, jak myśleć o Rosji, żeby jej nie demonizować i jak myśleć o Rosji, żeby jej nie lekceważyć jako problemu w naszej sytuacji konkretnej na progu roku 2022. Otóż gdyby wyjść od tej sytuacji, od jej nakreślenia w sposób, który wydaje mi się rzeczywiście realistyczny, i jednocześnie zachęcający do dyskusji. Mam wrażenie, że taką dyskusję ta teza, jaką zaraz na wstępie postawię, wzbudzi. Otóż tę sytuację współczesną nakreśliłbym w ten sposób. Rosja realizuje w tej chwili scenariusz rozbioru Ukrainy i scenariusz ten zrealizuje się najprawdopodobniej, coraz więcej analityków różnej orientacji politycznej zgadza się w tym zakresie, przy poparciu ważnych partnerów zachodnich. Już deklarują wyraźnie taki sygnał, że to byłoby najlepsze rozwiązanie, żeby Ukraina jednak zrezygnowała z części swoich państwowych terytoriów, żegnając się z nimi bezpowrotnie, bo w zamian za to uzyskamy pokój, uzyskamy powrót do pewnego rodzaju stabilności, realizacji wcześniej zawartych umów tych dotyczących eksportu gazu, tych, bez których nie da się zrealizować właśnie owej szczególnie ważnej ideologicznie utopii Zielonego Ładu. Zielonego Ładu, który napędza w istocie gaz z Rosji. Bez niego przecież Niemcy czy komisarz Timmermans bez tego gazu z Rosji, za którym lobbowali tyle lat, nie mogą zrealizować tego programu, prawda, zielonej Europy. On potrzebuje przez kilkanaście, czy może nawet kilkadziesiąt lat taniego gazu z Rosji. Niezależnie od tego, czy ideologicznie, czy po prostu pewnego rodzaju wizją porozumienia między imperiami, motywowana zgoda partnerów, niektórych partnerów zachodnich z Rosją wydaje się bliska. Nawet jeśli to bliska nie oznacza najbliższego tygodnia, ale przyszły rok, to wydaje mi się, że niewątpliwie idziemy w kierunku nowego epismentu, to znaczy zaspokajania Rosji, która ma swoje ambicje i realizuje je przy pomocy militarnego szantażu, albo nawet nie tylko szantażu, ale po prostu agresji, zaspokojenia tegoż właśnie agresywnego mocarstwa kosztem słabszego kraju, który z nim graniczy. To jest scenariusz, który realizuje się i widzę jego wielkie niebezpieczeństwa dla Polski. Tak się składa, że akurat w tym roku moglibyśmy obchodzić, ale to nie jest dobra, powiedziałbym, okazja do obchodów, ale powinniśmy w każdym razie pamiętać, że mija 250. rocznica pierwszego rozbioru Polski. To było ważne wydarzenie, bardzo ważne wydarzenie w historii Europy, nie tylko Polski. Ale nie chcę teraz wracać szczegółowo do pierwszego rozbioru, choć jeszcze do XVIII wieku się cofniemy. Chodzi mi raczej o to, by uświadomić sobie pewnego rodzaju ciągłość sytuacji geopolitycznej, w której rozbiór nie kończy, częściowy rozbiór, nie kończy problemu agresywnych zamiarów imperium, które może wykorzystać swoją przewagę, swoją siłę nad słabszym państwem, które staje się jego ofiarą, ale jest tylko pewnego rodzaju etapem do dalszych rozbiorów, aż do ostatecznego, czyli wymazania z mapy włącznie. Pierwszy rozbiór, jak wiadomo, nie był ostatni. Ta sytuacja ujawniła w moich oczach przynajmniej całą swoją grozę, kiedy
przeczytałem materiał w tym roku przedstawiony uczniom klas ostatnich, maturalnych w liceach francuskich w zakresie historii, w przygotowaniu do matury właśnie, lekcja poświęcona granicom w Europie. Jest tam osobna w tym cyklu lekcji, lekcja, która zajmuje się sztucznością granicy niemiecko-polskiej. Coś, czego nie wydrukowałby żaden podręcznik w Niemczech w tej chwili, jest wydrukowane jako pewnego rodzaju jasna lekcja dla uczniów szkół francuskich. Granica niemiecko-polska jest sztuczna. Jest wynikiem układów z 1945 roku, niesprawiedliwych, zdecydowanie niesprawiedliwych dla Niemców. Cała sympatia, powiedziałbym, ucznia francuskiego, który odbiera tą lekcję napisaną przez doktoranta, być może polskiego pochodzenia, z Sorbony, ale w każdym razie nieważny jest autor, ważne jest to, że to jest sprawa, powiedziałbym, oficjalnie zalecana do szkół przez ministerstwo francuskie. Cała sympatia lokuje się po stronie Niemców, którzy powinni zmienić te granice. Powinni wrócić do jakiejś sprawiedliwej granicy naturalnej, której przykład jest tam podany. To była granica ustalona na Warmii i Mazurach przez plebiscyt tamtejszy w lipcu 1920 roku. No, wiadomo, jak wypadł ten plebiscyt. Autor tego opracowania dla uczniów francuskich nie wspomniał tylko, że ten plebiscyt odbywał się w momencie, kiedy Armia Czerwona była pod Warszawą i nad Warszawą, bo od północy ją otaczała, prawda? Czyli właśnie niemal stykała się z tymi terenami Armia Czerwona, na których dokonywał się plebiscyt, w którym ogromna większość ludności opowiedziała się za przynależnością plebiscytowego obszaru do Niemiec, prawda? Dla autora jest to sygnał, no właściwie wszystko inne, co podlegało plebiscytom i wszystko inne, co przed wojną było niemieckie, powinno być niemieckie. Taki wniosek każdy uczeń może wyciągnąć z tej nauki. Wspominam o tym w jednym z felietonów niedawno opublikowanych, gdzie podaję link po prostu do tej strony francuskiego podręcznika, gdzie ta lekcja jest wydrukowana. Dlaczego skupiam się na tym, kiedy mówię o Rosji? Dlatego, że jest to preludium, powiedziałbym, do skrajnie niebezpiecznej sytuacji dla Polski, w której zmienia się granice i zaczyna się dyskutować o możliwych korektach granic. Są w Polsce, i użyję teraz twardego słowa, bo uważam, że na nie zasługują, idioci, którzy uważają, że na zmianie granic Ukrainy my możemy skorzystać. Kto wie, może nawet odzyskamy Lwów, niektórzy tak myślą, prawda? Otóż ci nierozsądni ludzie, złagodzę swoje poprzednie sformułowanie, zapominają o tym, że już dyskutuje się to, co jest dużo ważniejsze dla Rosji, dla państw zachodnich, dla przede wszystkim naszego zachodniego sąsiada w jakiejś przyszłości. Nie teraz może, nie sądzę, żeby w Niemczech było przeważające nastawienie na rewizję granic, ale długofalowo przecież Niemcy nie zapomnieli, gdzie mieli granice przed 1945 rokiem. Czy przed 1914. Otóż jeżeli się dyskutuje i tak potężny kraj jak Francja, w Unii Europejskiej przynajmniej potężny, w pewnym sensie zachęca do tego rodzaju myślenia, to jest to dla nas na pewno sygnał alarmowy. Rosja zaczyna pewien proces, dla którego znajduje partnerów po stronie zachodniej. Może porozmawiajmy o granicach. Na razie Ukrainy, a potem się zobaczy. Otóż tu właśnie widzę pewnego rodzaju ważną lekcję dla nas tu i teraz. Rosja nie jest dla nas niebezpieczna sama w sobie. Rosja jest dla nas śmiertelnie niebezpieczna, ta Rosja imperialna, agresywna, wtedy, kiedy znajduje partnerów na Zachodzie. To jest, wydaje mi się, kluczowa lekcja historii, którą powinniśmy dobrze zapamiętać i zdawać sobie z niej sprawę. Ta sytuacja, ten stan, w którym owa groza porozumienia Rosji z Zachodem ujawnia się w całej pełni, ma oczywiście długą prehistorię, no bo właściwie od kontaktów dyplomacji Iwana III, jeszcze w końcu XV wieku, z cesarzem
czyli z dynastią Habsburgów w sprawie porozumienia przeciwko Jagiellonom poprzez układ z Albrechtem Hohenzollernem, ostatnim wielkim mistrzem w Malborku. W 1517 roku układ po prostu nacelowany, jeśli można tak powiedzieć, właśnie na rozbiór Imperium Jagiellońskiego już wtedy. Ale nie chcę sięgać tak głęboko, bo to, co najważniejsze w tej historii, zaczyna się w momencie, kiedy Rosja deklaruje, że należy do Europy. Nie, że jest trzecim Rzymem walczącym z Europą, że jest państwem antyzachodnim opartym na prawosławnej tożsamości, która zwalcza cały Zachód jako oparty na łacińskiej tożsamości. Nie. Rosja od początku wieku XVIII, od czasu reform Piotra I, jasno deklaruje, teraz jesteśmy Europejczykami, teraz wkraczamy do Europy i wkraczamy nie tylko zbrojnie, ale wkraczamy duchowo. Będziemy częścią tej Europy, coraz ważniejszą częścią tej Europy, którą Europa musi szanować nie tylko jako siłę zewnętrzną, ale jako część pewnego rodzaju naturalnego porządku, zarówno równowagi strategicznej, jak i dorobku duchowego, który składa się na Europę. Oczywiście na progu wieku XVIII niewiele jeszcze było na potwierdzenie tych aspiracji Rosji do tytułu mocarstwa europejskiego, duchowo także europejskiego. Ale w wieku już XIX, tym bardziej na progu wieku XX i jak najbardziej w wieku XXI, Rosja ma przecież potężne tytuły do tego, by przedstawiać się jako niezwykle ważną część wspólnej kultury europejskiej, dorobku europejskiej cywilizacji. Używam tych pojęć na razie bez definiowania. Przecież nazwiska takie jak Czajkowski, Dostojewski, Tołstoj, Czechow, czy w XX wieku Strawiński, Szostakowicz, czy choćby współcześni pisarze, talentem niejednokrotnie wiele razy przewyższający współczesne, powiedziałbym, mizerne stany literatury polskiej. To rzeczywiście jest dorobek imponujący, który Rosja przedstawia nierzadko właśnie jako argument polityczny. Jesteśmy w Europie i w imię naszej europejskości udokumentowanej tymi nazwiskami, tym dorobkiem, mamy prawo kontrolować narody słabsze, mniejsze, które nie mają tego dorobku, których dorobek nie jest znany w Europie. Przykładem skuteczności tej metody, ważnej właśnie w owej relacji epismentu, czyli zaspokajania ambicji imperialnych Rosji za zgodą państw zachodnich, stał się artykuł, który być może już kiedyś tutaj wspominałem, ale przypomnę go teraz. Artykuł napisany przez Perry Andersona, znanego socjologa, w pewnym sensie historyka, także wieloletniego redaktora najbardziej prestiżowego chyba czasopisma intelektualnego Lewicy Zachodniej, New Left Review, brata zresztą rodzinnie, można to wspomnieć, Benedykta Andersona, głównego autora teorii modernizmu narodów, to znaczy, że narody właściwie zostały wymyślone dopiero w XIX wieku, wcześniej żadnych narodów nie było. Otóż tenże Perry Anderson w momencie, kiedy Polska, Węgry, Czechy i Słowacja były przyjmowane do Unii Europejskiej, wydrukował w London Review of Books, czy London Times, zapomniałem dokładną nazwę tego, z kolei najbardziej chyba poczytnego i także prestiżowego dodatku książkowego czy intelektualnego do londyńskiego Timesa, wydrukował bardzo obszerny esej, w którym przekonywał, że trudno, stała się straszna rzecz, ale lepiej byłoby ją cofnąć. Mianowicie przyjmuje się te kraje do Unii Europejskiej, a w istocie jest to straszliwy błąd, bo te kraje nic nie znaczą, nic nie wniosły do kultury europejskiej. Te kraje, czyli Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, podczas gdy Rosja zasługuje 1000 razy bardziej na to, żeby być we wspólnocie europejskiej właśnie przez swój wielki dorobek kulturowy.
No niektóre czasopisma, na przykład Guardian, bardzo ważne liberalno-lewicowe czasopismo brytyjskie, w pewnym sensie dla świata anglojęzycznego, chyba w Europie równie ważne jak New York Times dla świata amerykańskiego. Przez wiele, wiele lat, właściwie od 1920 roku, kiedy jeszcze nazywał się Manchester Guardian, prezentuje tę samą linię. Rosja tylko się liczy. Myślmy o Rosji. No Putin może chwilowo jest zły, to jest obecna linia Guardiana, ale właściwie tylko Rosja się liczy tutaj na wschód od Niemiec. Te małe krajki to wiadomo są reakcyjne, jakieś krajki tutaj między Niemcami a Rosją. Trzeba je oddać pod opiekę Rosji, kiedy już ta nawróci się na właściwą ideologię liberalną. To jest pewnego rodzaju nastawienie, które Rosja znakomicie wykorzystuje, na którym świetnie umie grać i które zaczyna się od początku wieku XVIII właśnie w takim oto schemacie. Rosja jest wspaniałym krajem europejskim, które mając tak olbrzymi potencjał, sięgając swoimi rozmiarami geograficznymi aż po Kamczatkę, przecież zachęca bardzo świat europejski do tego, żeby za jednym zamachem poszerzyć go aż nad Pacyfik, prawda? To marzenie de Gaulle'a, prawda, o Europie od Atlantyku do Uralu, bardzo często bywa poszerzane i zresztą de Gaulle odgrywa tu wyjątkowo niechlubną rolę jako ktoś, kto pierwszy pospieszył do Stalina uznać zabór Polski i podporządkowanie jej komunistycznemu reżimowi. Jeszcze w 1944 roku to zrobił, wyprzedzając Roosevelta czy Churchilla. Właśnie to się rozszerza na tę wizję wspaniałą, porywającą wizję Europy, która kończy się na Kamczatce, prawda? No ale tylko jeśli Rosja będzie głównym partnerem tutaj Europy. Poza tym wymiarem, powiedziałbym, duchowym, geopolitycznym czy geoduchowym można razem połączyć te pojęcia. Oczywiście jest tutaj także bardzo ważny wymiar ekonomiczny, strategiczny, w którym te marzenia kolejnych władców Francji o takim właśnie specyficznym sojuszu z Rosją są wciąż nieustająco podejmowane, zawsze z przekonaniem, że to, co między Niemcami a Rosją nie ma żadnego znaczenia, powinno ustąpić wobec wielkości tej oszałamiającej perspektywy zgody ze wspaniałą, wielką Rosją, jej kulturą, jej potęgą, jej możliwościami. Otóż ta sytuacja ma znaczenie podwójnie niebezpieczne dla Polski i szerzej dla całego regionu, o którym mówimy, ponieważ ten region, a więc kraje, które wymieniłem, Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, są częścią cywilizacji europejskiej od samego swojego początku. W odróżnieniu od Rusi, która do tej cywilizacji nawiązuje, wchodzi z nią w interakcję, czasem wydaje się, że wchodzi do niej, ale nigdy do końca, posiada odrębną tożsamość, ten świat ruski od samego początku, przez chrzest z Bizancjum, przez oczywiście wpływy mongolskie, o których mówiliśmy wcześniej, przez całą swoją odrębną niewątpliwie przez wiele wieków historię. Historię, w której nie było miejsca na przykład na renesans, ważną część wspólnej historii europejskiej. Otóż my, nasze narody, nie mamy żadnej odrębnej tożsamości. Mamy swoje indywidualne kultury wewnątrz cywilizacji europejskiej, ale do niej należymy w całości. I to właśnie sprawia, że opinia Zachodu, tych krajów, które traktują się jako trzon i niewątpliwie mają historyczne znaczenie trzonu tej cywilizacji zachodniej, łacińskiej, europejskiej, opinia ich i relacje ich wobec naszych krajów, które postrzegane są jako w pewnym sensie peryferia tego świata europejskiego, jest dla nas istotnie ważna. Jest częścią mechanizmu, który w pewnych okolicznościach można nazwać mechanizmem kompleksu. Kompleksu właśnie niepełnowartościowości, peryferii. W związku z tym to, co Zachód mówi, jest dla nas bardzo ważne. O tym zjawisku będziemy mówili na ostatnim wykładzie za tydzień. O podziałach wewnętrznych w Polsce, które na tle tego kompleksu wyrastają. Ale
Rosja doskonale umie grać właśnie na tym kompleksie, który dotyczy nas, naszych krajów, krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wygrywać to w relacjach z państwami zachodnimi, przedstawiając się jako jedyny partner na wschodzie tych krajów, jedyny na wschód od Niemiec. Prawda? To jest pewnego rodzaju trudność, którą niezwykle brutalnie, ale celnie chyba zdefiniował marszałek Piłsudski w czasie dwóch konferencji, tak zwanych konferencji premierów. Mogę datę pomylić, ale jedna chyba była z 30, druga z 34 roku, czyli krótko mówiąc z ostatnich lat życia Piłsudskiego, gdzie Piłsudski w otoczeniu swoich najbliższych współpracowników, z których każdy był w jakimś okresie premierem, po maju 26 roku, wykładał istotę swojego poglądu na sprawy polityczne Polski. Niezależnie od tego, czy ktoś się zgadza z Piłsudskim, czy nie, myślę, że warto te słowa wypowiedziane na obu tych konferencjach w dwóch różnych brzmieniach, ale równie brutalnie w obu przypadkach wziąć pod uwagę. Piłsudski mianowicie mówił, że nie powinniśmy szukać zbyt wiele na Zachodzie, ponieważ tam jesteśmy skazani na włażenie Zachodowi i tu wyrażał się dosadnie, prawda? Taka jest nasza sytuacja wobec naszych zachodnich partnerów i że w związku z tym jedyna szansa na poprawienie naszej sytuacji to jest umocnienie naszej pozycji na wschodzie Europy. Stąd olbrzymie znaczenie, które przywiązywał do aktywnej polityki wschodniej. Jak tu się umocnimy, pozbędziemy się tego kompleksu, że jesteśmy tylko jakąś małą przywieszką gdzieś tam na plecach czy poniżej pleców prawdziwej Europy Zachodniej, dopiero wtedy będziemy mogli odzyskać właśnie poczucie własnej godności, własnej podmiotowości wewnątrz cywilizacji europejskiej. A Rosja umiejętnie gra właśnie na tym występującym w Polsce i jeszcze raz zapowiem, że będę o tym mówił szczegółowo w czasie ostatniego wykładu za tydzień. Rosja gra na tym kompleksie, który od końca XVII wieku w Rzeczpospolitej się rozwija, wśród elit Rzeczpospolitej. Że jeżeli chcemy być pełnowartościowymi ludźmi, to musimy ubierać się jak Francuzi, musimy mówić po francusku, musimy nadążać za modą, która dyktowana jest niezależnie od tego, czy we Francji, czy w jakimś innym salonie zachodnim, prawda? I odciąć się od tej hołoty tutejszej, która gdzieś tam występuje na sejmikach, prawda, prowincjonalnych, powiatowych. Cała wyższość polega na dołączeniu do opinii Zachodu. No ale jeżeli Zachód urabianą ma tę opinię przez swoją fascynację Rosją, to jak się odnaleźć w tej sytuacji? To jest właśnie pewnego rodzaju tragedia naszego położenia, która rozwija się od początku XVIII wieku, od momentu, kiedy Rosja znajduje partnerów na Zachodzie, jasno wykorzystując tę pozycję, tę nową pozycję przeciwko Rzeczpospolitej. I dam tego może taki oto przykład króciutki. Proszę to. Moment, w którym Rosja zawiera dokładnie 13 lutego 1720 roku układ w Poczdamie z królem w Prusach Fryderykiem Wilhelmem. Car Piotr podpisuje układ, który dotyczy nie rozbioru jeszcze, ale zagwarantowania bezwładu, wewnętrznego paraliżu Rzeczpospolitej. Układ poczdamski z 1720 roku głosił, cytuję, obaj władcy teraz i na przyszłość będą strzegli, by Rzeczpospolita Polska zachowała w nienaruszonym stanie swoje wolności, zwyczaje, konstytucje, prawa i przywileje. A jeśli dwór królewski, czyli rząd, okaże w tej mierze jakieś wrogie zamiary, albo będzie nakłaniał Rzeczpospolitą, by przystąpiła do zawartego w Wiedniu sojuszu między cesarzem, królem Wielkiej Brytanii i królem polskim, albo będzie dążył do uzyskania w Polsce władzy suwerennej, to jego królewska mość w Prusach i jego cesarska wysokość Piotr sprzeciwią się temu nie tylko radą i czynem, ale silnie wesprą Rzeczpospolitą, aby do tego nie doszło i aby w Polsce wszystko pozostało jak dawniej. Koniec cytatu. Teraz wyjaśniam, o co chodzi z tym nawiązaniem do układu w Wiedniu. Otóż rok wcześniej
1719 roku. Król August II, który no niewątpliwie nie zasługuje na wiele ciepłych słów, ale w tym akurat przypadku próbował się wydobyć z sytuacji zależności od Rosji, w którą popadł wraz z całą Rzeczpospolitą w czasie tak zwanej wojny północnej. Tej sytuacji zależności, która została w pewnym sensie przypieczętowana na Sejmie Niemym w 1717 roku, kiedy pod bagnetami rosyjskimi Sejm odbył się bez żadnego wolnego głosu posła. To znaczy nikt nie został dopuszczony do głosu i uchwalono z góry przedstawione reformy. Reformy sprowadzające się do tego, że Wojsko Rzeczpospolitej będzie praktycznie liczyło 12 tysięcy żołnierzy. Rosja miała wtedy 250 tysięcy żołnierzy pod bronią, Prusy 150 tysięcy. Więc to pokazywało istotę tego układu, którego niektórzy historycy dzisiaj próbują bronić zupełnie absurdalnie moim zdaniem, bo Sejm Niemy niewątpliwie służył obezwładnieniu Rzeczpospolitej i uczynieniu jej przedmiotem rozgrywki sąsiadów. Otóż próbując wyjść z tej sytuacji, dwa lata później August II zawarł układ z cesarzem austriackim i ambasadorem Wielkiej Brytanii oraz po cichu Turcja miała być czwartą stroną tego układu, który miał właśnie zapobiec dalszemu wzmacnianiu pozycji Rosji w Europie Środkowo-Wschodniej i przywróceniu suwerenności Rzeczpospolitej. I wtedy Rosja uruchomiła swoje zasoby wewnętrzne w Polsce, bo to jest bardzo ważne, że Rosja buduje swoje zasoby wewnętrzne w Polsce co najmniej od początku wieku XVIII. Car Piotr I zrozumiał, że chcąc paraliżować Polskę, nie wystarczy mieć pod kontrolą króla, ale trzeba mieć pod kontrolą najlepiej wszystkie partie, jakie w Polsce występują. Ponieważ najważniejszymi partiami w Polsce czy w Rzeczpospolitej początku wieku XVIII były formacje skupione przy każdym z czterech hetmanów, czyli odpowiednio wielkim i polnym koronnym oraz wielkim i polnym litewskim, to car Piotr umieścił jakby swoich przedstawicieli, swoich mini ambasadorów przy każdym z hetmanów, tak ażeby wszystkich ich rozgrywać przeciwko sobie wzajemnie i przeciwko królowi. O to chodzi, prawda, żeby paraliżowały się wszystkie czynniki Rzeczpospolitej. Stąd hetmani pierwsi zaprotestowali przeciwko układowi, który mógł wyprowadzić Rzeczpospolitą z zależności, ale wtedy Piotr uciekł się już nie tylko do zasobów wewnętrznych swoich w Rzeczpospolitej, ale właśnie do układu z sąsiadem zachodnim, czy północnym, można powiedzieć północno-zachodnim Rzeczpospolitej, czyli z Prusami. Układu, który miał na celu jedno. Rzeczpospolita musi pozostać bezwładna, musi pozostać niezdolna do życia. Tylko taka Rzeczpospolita jest wygodnym sąsiadem dla Rosji. Oczywiście ten stan rzeczy, który został w jakiś sposób potwierdzony w następnych latach panowania Augusta II, zwanego niestety bardzo mylnie mocnym, został w jakiejś mierze przypieczętowany po jego śmierci, kiedy to nowa caryca Anna Iwanowna zdecydowała, kto ma być polskim królem. Akurat wtedy, w tym momencie, czyli w 1733 roku, niemal cała szlachta, niemal jednogłośnie wybrała Stanisława Leszczyńskiego. Wcześniej była to kreatura króla szwedzkiego, ale wtedy, czyli w 1733 roku, był to wolno wybrany, jedyny, można powiedzieć, legalny kandydat na króla w Rzeczpospolitej, wybrany przez obywateli niemal jednogłośnie. Ale caryca stwierdziła, że to nie będzie wygodny kandydat dla Rosji i wysłała trzy korpusy wojska do Rzeczpospolitej, żeby obsadzić tron w Warszawie. No to była już jasna sytuacja, już nie jakieś układy dyplomatyczne, już nie odwołanie do skłóconych partii w Polsce, tylko po prostu czynna interwencja wojskowa określiła, kogo Polacy mają mieć za władcę. I wybrano Augusta III wtedy jako kandydata carycy. Otóż w tym momencie właśnie podniosła się pierwsza próba zerwania tych okowów rosyjskiego imperializmu, podjęta oddolnie przez społeczeństwo polskie. To jest zapomniana dzisiaj nieco Konfederacja roku 1733-1734, zwana niekiedy Tarłowską od imienia głównego przywódcy wojewody lubelskiego Tarły, albo Sandomierską od centrum, gdzie się także ona skupiła.
3 lata trwały walki tej konfederacji, ale nie chcę tutaj zatrzymywać Państwa uwagi na detalach mało ważnych może z dzisiejszej perspektywy wydarzeń militarnych tej z góry przegranej walki z 3 korpusami Wojska Rosyjskiego. Chcę zwrócić uwagę raczej na samo przedstawienie problemu utraconej niepodległości przez tych, którzy chcieli jej bronić wtedy. Cytuję tego, który pierwszy uświadomił Polakom ówczesnym, że jest coś takiego jak niepodległość. Cytowałem już te słowa kiedyś tutaj, ale myślę, że trzeba je cytować tak długo, aż nauczymy się ich na pamięć. Pozwólcie Państwo, że przedstawię fragment tekstu księdza Stanisława Konarskiego, jednego z najwcześniejszych jego tekstów, tego wielkiego patrioty i reformatora, w najlepszym tego słowa znaczeniu, reformatora obyczajów politycznych Szlacheckiej Rzeczpospolitej w XVIII wieku. Właśnie pod wrażeniem tej interwencji rosyjskiej bezpośredniej w sprawy wewnętrzne Polski napisał tekst pod tytułem Listy poufne czasu bez królewia w 1733 roku. W niej zaś padły te słowa. Rzeczpospolita jest najwyższą panią swych praw, niepodległą jakiejkolwiek władzy obcych monarchów. Rzeczpospolita słusznie ma z boskiego prawa najwyższą władzę, niepodległą nikomu i strzeże jej tak, jak wszystkie inne królestwa i cesarstwa. Nie można rozkazywać temu, kto nie zależy od kogoś innego. Ten, kto nikomu z wyjątkiem Boga nie jest podległy, nikogo z wyjątkiem Boga nie jest zobowiązany słuchać. Największą więc jest niegodziwością w jakimkolwiek państwie i dobrze zorganizowanej Rzeczpospolitej, żeby cudzoziemcy publicznie oskarżali obywateli i urzędy, a nawet samą Rzeczpospolitą o pogardę praw, jakby chełpiąc się, że oni lepiej myślą o Rzeczpospolitej niż jej właśnie obywatele. W każdej Rzeczpospolitej należy mieć na pierwszym miejscu wzgląd na własną rację stanu, potem dopiero na cudzą. Godność i korzyści Rzeczpospolitej nie powinny być podporządkowane obcym interesom. Najgorszy zaś sposób przekonywania jest taki, który wzbudza strach, odpowiedni dla umysłów niewolniczych, nie zaś wolnych. Wszystko się traci w wolnej Rzeczpospolitej, gdy została utracona wolność. Myślę, że te słowa nie straciły na aktualności, kiedy słyszymy wypowiedzi posłów czy Parlamentu Europejskiego, czy przedstawicieli Komisji Europejskiej, którzy pouczają nas, na czym powinno polegać prawo w Polsce i na czym polegają nasze wolności. I kiedy słyszymy, co gorsza, posłów z Polski, którzy wtórują tego rodzaju argumentacji. Powinni przypomnieć sobie ci polscy posłowie, te słowa wypowiedziane 280 lat temu przez najwybitniejszego obywatela Rzeczpospolitej Szlacheckiej tamtego stulecia, czyli XVIII wieku. Już jednak wtedy bardzo wielu było takich, którzy uważali właśnie w połączeniu owego kompleksu ze strachem bezpośrednim, który budziła interwencja militarna Rosji, że jednak to nie ten obywatel sejmikowy, współobywatel, powinien rozstrzygać o tym, co dobre dla Rzeczpospolitej, ale trzeba dostosować się do tego, co postanowi Petersburg, co uzgodni Petersburg z Berlinem i co powie o tym salon filozofów francuskich opłacanych czy to przez Fryderyka Wielkiego, czy to przez Katarzynę II. Bo o tym musimy pamiętać i to trzeba także przywołać jako bardzo ważną część rzeczywistości, że druga połowa XVIII wieku to jest czas, w którym nie tylko Rosja kontynuowała to szczególne przymierze z Prusami, ale w którym Rosja i Prusy w osobach Katarzyny II i Fryderyka II, oboje zyskali przydomki wielkich, stworzyli najskuteczniejszy rodzaj propagandy w odniesieniu do całego obszaru, którym byli zainteresowani jako władcy zaborczych imperiów.
propagandy, w której przedstawili Rzeczpospolitą jako czarną dziurę na mapie oświecenia, którą wypełnić mogą tylko światłe rządy odpowiednio króla Prus, króla filozofa i rządy Semiramidy Północy, jak Wolter nazywał Katarzynę II. I ten rozdział, niezwykle ważny rozdział formowania opinii o Rzeczpospolitej, o Polsce, w oświeconych elitach zachodnich, to były całe serie publikacji pisanych za pieniądze Katarzyny przez Woltera czy przez Diderota, wybitnych przecież niewątpliwie twórców francuskiego oświecenia, czy przez barona Melchiora Grima, także wybitnego przedstawiciela oświecenia w Niemczech. One tworzyły ten obraz, z którym my zmagamy się do dnia dzisiejszego. Przeklęta ciemna Polska. To z kolei słowa jednego z sowieckich generałów idących na Polskę, tę przeklętą ciemną Polskę latem 1920 roku. Tego rodzaju właśnie myślenie o Polsce znajduje doskonały rezonans w salonach, w elitach zachodniej Europy. To zostało zbudowane w sposób trwały, trudny do podważenia do dnia dzisiejszego 240-250 lat temu, właśnie w czasach Katarzyny i Fryderyka II. I to pokazuje jeszcze raz w tym szczególnym kontekście znaczenie swoistego równania, które staram się Państwu przedstawić. Rosja jest niebezpieczna dopiero wtedy, kiedy znajduje partnerów na Zachodzie. I tymi partnerami nie tylko muszą być królowie, władcy, prezydenci, ale tymi partnerami są współtwórcy opinii publicznej na Zachodzie. Ci, którzy tworzą określony obraz sytuacji w krajach dalekich, o których niewiele wiemy. To z kolei, to ostatnie sformułowanie, to jest dosłowny cytat z premiera Neville'a Chamberlaina, który tymi słowami określił Czechosłowację we wrześniu 1938 roku, mówiąc, że przecież no nie będziemy ryzykować wojny w sprawie dalekiego kraju, o którym niewiele wiemy, prawda? Mówił o Czechosłowacji i o uzasadnieniu zgody na rozbiór Czechosłowacji wtedy w Monachium. To jest perspektywa szersza, rzecz jasna, obejmująca nie tylko Czechosłowację, ale cały region, prawda? Ta sytuacja, w której Rosja staje się częścią pewnego rodzaju struktury wyobrażonej Europy, w której Rosja jest częścią niezbędną, ważną, przerażającą może niekiedy swoją siłą, potęgą materialną, ale niezbywalną częścią tej wspólnoty europejskiej, podczas gdy kraje, które leżą między Rosją a krajami niemieckimi, są traktowane jako zawada w istocie w ułożeniu stabilnych, bezpiecznych i rokujących nadzieję na postęp w duchu oświecenia, na postęp, jeśli nie w duchu oświecenia, to w duchu ładu koniecznego dla rozwoju cywilizacji handlowej. To właśnie oddanie kontroli nad tymi nieistotnymi krajkami Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i Prusom, Rosji i krajom niemieckim może zagwarantować jakiś minimalny ład, bez którego nie rozwinie się cywilizacja europejska. To jest dziedzictwo oświecenia, dziedzictwo części oczywiście oświecenia, nie oskarżam w całości tego nurtu, z którego przecież czerpał także wysiłek nurt reformatorski w Rzeczpospolitej i to, co dobrego ten nurt stworzył w ostatnich latach, to znaczy w latach Sejmu, Wielkiego Sejmu Czteroletniego, ale mówię o niewątpliwym związku z filozofią oświecenia uznającą pewnego rodzaju strukturę hierarchiczną Europy, której centrum mieści się gdzieś w trójkącie między Paryżem, Londynem i Amsterdamem, gdzieś może jeszcze Sanssouci, czyli Pałac Poczdamski Fryderyka II jest tutaj ważną częścią i którego bardzo ważnym układem odniesienia jest Peterhof, prawda, i inne pałace carycy rosyjskiej. Natomiast to, co pomiędzy Peterhofem a Sanssouci, to są dzikie pola, które powinny być zagospodarowane jakoś przez soldatów carycy i grenadierów króla pruskiego. To jest sposób myślenia bardzo ważny dla pewnego rodzaju
tragedii naszej części Europy, w której Rzeczpospolita samotnie walczyła o swoje miejsce, nie tylko na mapie, ale na mentalnej mapie elit europejskich, bo pamiętajmy, że nie było wtedy Czech, nie było Węgier, to znaczy oczywiście były historyczne królestwa czeskie i węgierskie, ale wchodzące w skład Imperium Habsburskiego, rządzonego wtedy przez wyjątkowo tępego, według mnie, bardzo nie lubię akurat tego władcy i uważam, że jest skrajnie przereklamowany jako mąż stanu, tępego wyznawcę ideologii oświecenia w najbardziej prymitywnej jej wersji, cesarza Józefa II, tego, który mówił Mozartowi, że ma za dużo nut, prawda, w swoich operach. Józef II nie miał żadnego zrozumienia dlatego, że istnieją jakiekolwiek narody poza niemieckim w jego imperium. No jeszcze Włochów, prawda, tolerował, ale reszta to są dzikusy, które powinny nauczyć się po niemiecku, prawda. Tu był nawet bardziej bezwzględny od Fryderyka II. A więc ta samotność Rzeczpospolitej w tym bardzo ważnym cywilizacyjnie momencie, formacyjnym dla współczesnego rozumienia Europy. No dzisiaj rzecz jasna nikt w Unii Europejskiej nie odwołuje się do chrześcijaństwa, natomiast do oświecenia jak najbardziej. I w oświeceniu zostaje taki właśnie oto obraz tworzony za pieniądze rosyjskie i niemieckie we wspólnym przymierzu datującym się od Poczdamu 1720 roku. To jest obraz Europy niepotrzebnej, tej części Europy niepotrzebnej, Europie do bycia prawdziwą Europą, do bycia Europą, która rozwija swoją własną tożsamość postępową, oświeceniową. Prawda? Ta sytuacja rzecz jasna ulega, no, można tak powiedzieć, wzmocnieniu z chwilą wymazania tej ostatniej przedstawicielki Europy Środkowo-Wschodniej z mapy, czyli Rzeczpospolitej, kiedy już nie ma nie tylko Węgier, nie tylko Czech, ale nie ma również Rzeczpospolitej na mapie. I tak wkraczamy w wiek XIX, wiek, w którym, przypomnijmy, Rosja zagarnęła 82% terytorium przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. I to też stale powtarzam, nie pierwszy raz to mówię, ale wciąż jakby nie dociera to do świadomości takiej szkolnej, podręcznikowej. Mówimy rozbiory, no to trzech rozbiorców, Austria, Prusy, Rosja, no ale Rosja zabrała 82% według tego układu rozbiorów, który ustalił się w 1815 roku. To jest ważne dla zrozumienia proporcji problemu polskiej niepodległości w wieku XIX. Oczywiście tego rodzaju sytuacja prowokowała myśl, a może to właśnie w oparciu o Rosję odbudujemy swoją, przynajmniej podległą, ale jednak państwowość. Skoro Rosja ma już 82%, no to dołączy już tylko niewielki kawałek, który zajmują chwilowo Prusy i Austria i będziemy szczęśliwie żyli pod panowaniem rosyjskim, ale jako dość duża i ważna część tej rosyjskiej Europy Środkowej. To jest ta pokusa, która też wraca często, dzisiaj, współcześnie, wśród tych, którzy mówią, no nie, jednak byliśmy bezpieczni w PRL-u. Rosja chroniła nas przed rewizją granic, Rosja, czyli Związek Sowiecki, oczywiście tutaj akurat to rozróżnienie w tym przypadku może nie ma znaczenia, bo chodzi o geopolitykę, ale chodzi także o pewnego rodzaju geokulturowe spojrzenie na to, na tę relację. Rosja nie traktuje nas tak z góry jak Zachód. Dla Rosji jesteśmy, no Warszawa jest takim jakby mini Paryżem, a cóż, dla Francji czy dla Wielkiej Brytanii Warszawa jest co najwyżej Radomiem Europy. Przepraszam, to jest sformułowanie Gombrowicza, nie chcę obrażać Radomian, ale chodzi mi po prostu o właśnie tę relację, w której przedstawiają zwolennicy oparcia o Rosję nasze podobno uprzywilejowane miejsce w tym ruskim mirze, prawda, że będziemy taką, no nie pogardzaną aż tak bardzo, jak Zachód pogardza nami, częścią tej wspólnoty, której głową geopolityczną będzie Rosja. Otóż te myśli przychodziły już do głowy no, tym, którzy znaleźli się rzeczywiście w tragicznej sytuacji, przedstawicielom pokolenia, pierwszego pokolenia po rozbiorach. Książę Adam Jerzy Czartoryski, o którym tutaj mówiłem wcześniej, był chwilowo, przejściowo zwolennikiem tej tezy, do momentu, w którym nie przekonał się, że wszelkie tego rodzaju nadzieje rozbijają się o to, że Rosjanie kłamią, kiedy mówią, że zrealizują jakiekolwiek nadzieje Polaków, że
w oparciu o Rosję nie da się zbudować niczego dobrego dla Polski. Zrozumiał to ktoś, kto był przecież ministrem spraw zagranicznych Rosji. Mówię o księciu Adamie Jerzym Czartoryskim. Był bowiem w latach 1804-1806 formalnie i rzeczywiście ministrem spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego, realizując wtedy tę nadzieję, że może właśnie w oparciu o Rosję uda się odbudować terytorialny kształt Rzeczpospolitej, usunąć panowanie niemieckie z ziem polskich, pruskie i umocnić Polskę, choć będzie ona połączona z Rosją i jej podporządkowana, to jednak umocniona przez zjednoczenie, prawda, przez jakąś siłę swoich połączonych terytoriów i zasobów ludzkich, jak się to dzisiaj mówi. To wszystko okazało się fikcją, którą zrozumiał książę Adam Jerzy Czartoryski na własnym doświadczeniu, a którą uogólnił znakomicie ktoś, kto będzie pierwszym piórem jego obozu na emigracji już w 1832-1833 roku po powstaniu listopadowym, czyli Maurycy Mochnacki. Mochnacki chyba lepiej niż ktokolwiek przed nim z polskich autorów zrozumiał jeden z najważniejszych elementów problemu rosyjskiego, a raczej tożsamości cywilizacyjnej rosyjskiej. I teraz używam już pojęcia cywilizacja bardziej świadomie, nawiązując do ujęcia Feliksa Konecznego, który mówił o cywilizacji jako o metodzie ustroju życia zbiorowego. Nie chcę dosłownie tutaj przytaczać koncepcji Konecznego Rosji jako przedstawicielki cywilizacji turańskiej. Chodzi mi o przekonanie Konecznego, wybitnego zresztą historyka Rosji także, nie tylko teoretyka cywilizacji, że podstawowym rozróżnieniem między cywilizacją łacińską a cywilizacją turańską, czyli Rosją w tym przypadku, jest zupełnie inny stosunek do własności. To znaczy podstawą naszej cywilizacji jest własność indywidualna, ugruntowana w prawie tę własność gwarantującym, dającym nam wolność. Nie ma tego w patrimonialnej, prawda, nie znającej właściwie, nie szanującej własności indywidualnej tradycji turańskiej. Ale myślę, że jest element, który nie wiem, czy nie jest równie ważny w zrozumieniu tego, co Rosja wnosi do relacji społecznych i duchowych na naszych ziemiach, które zostały jej podporządkowane i co stanowi część także jej historycznej tożsamości. To jest szczególny rodzaj kłamstwa. Kłamstwo oczywiście nie jest cechą szczególną Rosji. Kłamstwo występuje zawsze w relacjach między wspólnotami politycznymi i wewnątrz tych wspólnot. Jest nieodłączną częścią polityki. Ale poziom, na który wzniosło się kłamstwo, zaprzeczanie rzeczywistości w Rosji, rzeczywiście zasługuje moim zdaniem na odrębne potraktowanie, wpisanie do odrębnej kategorii. Zostało to dostrzeżone w pewnym sensie symbolicznie już w wieku XVIII, kiedy pojawiło się pojęcie wiosek potiomkinowskich, znane zapewne Państwu. To symbol pewnego rodzaju pseudo-rzeczywistości, którą buduje się na użytek zmylenia zagranicy. Przypomnę, że samo pojęcie wzięło się z trasy przejazdu Katarzyny, triumfalnego przejazdu cesarzowej Katarzyny II w stronę Noworosji, jak nazwano teren przyłączony orężem rosyjskim czy imperialnym kosztem Turcji w latach 80. wieku, 70. i 80. wieku XVIII. Przejazd organizował morganatyczny mąż Katarzyny i jej wieloletni doradca, wcześniej kochanek, książę Grigorij Potiomkin. I wzdłuż trasy tego przyjazdu Potiomkin polecił zbudować fasady domów, pięknie pomalowane, za którymi nie było nic. Ale sprawiało to wrażenie właśnie, no, że jedzie Katarzyna już przez kraj urządzony, mlekiem i miodem płynący, już zurbanizowany wspaniale w nowoczesnych domkach typu holenderskiego. Ale tak się złożyło, że towarzyszący temu orszakowi ambasador Danii po prostu zdecydował się zajrzeć za te fasady i on właśnie pierwszy w swojej relacji z tej podróży
no, opisał, na czym polega potiomkinowska wioska. Ale to można by powiedzieć, no, taki żartobliwy, może nie aż tak bardzo szkodliwy rodzaj kłamstwa. I też dość, no, może nierzadko spotykany, nie wiem czy często, ale nierzadko spotykany. Ale już gość z Francji, który odwiedził cara Mikołaja I w roku 1843, w przekonaniu, że odwiedzi najbardziej konserwatywnego władcę, który uratuje stary porządek przed nawałą rozpasanego liberalizmu i sił rewolucyjnych, które opanowały już Zachód, markiz Astolphe de Custine, którego rodzice zostali ścięci przez rewolucję francuską. No i właśnie pielgrzymował niemal do Petersburga w nadziei, że tam jest stolica tego konserwatywnego systemu. Kiedy wrócił z tej podróży, opublikował 4 lata później, przepraszam, podróż była w 1839, opublikował w 1843 roku swoją książkę Rosja w 1839 roku. I to jest najbardziej, powiedziałbym, ostre oskarżenie Rosji o to, że jest imperium kłamstwa. Przede wszystkim kłamstwa na każdym kroku, zaprzeczania, totalnego zaprzeczania rzeczywistości, takiego, z jakim nie spotkał się nigdy de Custine w żadnym kraju zachodnim, ani nawet w dziedzictwie rewolucji francuskiej. I opisał to szczegółowo w tej książce, która rzecz jasna stała się wielkim skandalem, można tak powiedzieć, z punktu widzenia Rosji w połowie wieku XIX. Otóż u nas tę właśnie zasadę kłamliwą systemu rosyjskiego opisał pierwszy Maurycy Mochnacki. Zanim do niego sięgnę i już niedługo będę zmierzał do konkluzji, chcę dać Państwu pewną szczególną ilustrację tego poziomu zdolności tradycji rosyjskiej do zakłamywania rzeczywistości. Rzeczywiście ilustrację wymowną. Nie wiem, czy zetknęliście się Państwo z pojęciem nowa chronologia. To jest spojrzenie na historię powszechną, wyprodukowane niejako w Rosji ostatnich 40 lat przez członka Rosyjskiej Akademii Nauk, wybitnego matematyka, Anatolija Fomienkę, wspieranego przez kilku innych uczonych, kibicował jego poczynaniom także chyba najbardziej znany matematyk rosyjski XX wieku, Kolmogorow, członek wielu najważniejszych towarzystw matematycznych na całym świecie. Książki przedstawiające nową chronologię sprzedają się w milionach egzemplarzy w Rosji, dzisiaj są szczególnie popularne. I były doradca prezydenta Putina, bardzo wpływowy wciąż polityk Siergiej Głaziew w Rosji, mówi, że to powinna być podstawa nowej ideologii w Rosji, właśnie ta nowa chronologia. Na czym ona polega? Na tym, że nie było starożytności i nie było połowy średniowiecza. Historia powszechna zaczyna się około roku 1000, wedle starej rachuby, prawda? Wszystko inne zostało wymyślone przez zachodnich falsyfikatorów francuskich i jezuickich w XVI wieku. Chrystus został ukrzyżowany w roku 1184 w Konstantynopolu. Hagia Sofia to jest świątynia Salomona. Prawdziwym Salomonem był Sulejman Wielki. Ja nic nie zmyślam, to jest wszystko w tej nowej chronologii, prawda? Chiny, Japonia, czy Babilon, czy Egipt mają historię dopiero po 1000 roku. Nie istniały wcześniej po prostu. I cała ich historia jest oparta na wzorze historycznym stworzonym w Europie w wieku XVI. Prawda? No więc rzecz, jak się zastanowić, nie bywa trudna nawet to sobie wyobrazić, że ktoś może w to wierzyć. No ale wierzą w to miliony Rosjan. Przez pewien czas, na szczęście wycofał się z tego, wierzył w to też Garry Kasparow, ten słynny szachista, który jest dzisiaj zdecydowanym przeciwnikiem reżimu Putina. Chodzi mi jednak o fenomen, ja wiem, że są płaskoziemcy, że są no, wyznawcy różnych teorii na całym świecie, ale stopień konsekwencji, w jakim, do jakiego, powiedziałbym, przyjmuje się tego rodzaju fikcje, świadczy jednak o jakimś podłożu kulturowym dla tego rodzaju fenomenu.
No ja mógłbym jeszcze omawiać wiele innych szczegółów tej nowej chronologii, ale to jest rzeczywiście dzisiaj najbardziej popularne zjawisko wyobraźni historycznej w Rosji. Już nie eurazjanizm, tylko nowa chronologia Fomienki, żyjącego wciąż zresztą członka Rosyjskiej Akademii Nauk, cieszącego się tytułem zasłużony profesor Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego imienia Michaiła Łomonosowa. Notabene, przepraszam, mam ciąg skojarzeń, może powinienem już przerwać, skoro tak mi się nasuwa jedno na drugie, ale właśnie patron tego uniwersytetu najstarszego w Rosji, otwartego w 1755 roku, Michaił Łomonosow, traktowany jako taki naturalny geniusz rosyjski, zaczął swoją karierę na dworze carycy Elżbiety II od stwierdzenia, że Ruś powstała sama z siebie, że nie było żadnych Wikingów, żadnych Waregów, prawda, że no to my sami wszystko stworzyliśmy. No to jest, powiedziałbym, kłamstwo mniejszego zupełnie kalibru, bo chodzi o jedno wydarzenie, prawda? Niemniej to uczyniło go takim narodowym herosem dla Rosjan. On nareszcie powiedział, że nic nie zawdzięczamy żadnym przybyszom z zewnątrz, prawda? Tutaj jacyś Wikingowie według pierwszych kronik przyjechali i założyli Nowogród i Kijów, a Łomonosow udowadnia, że to wszystko kłamstwo, że zawsze byliśmy tutaj my, prawda, Rosjanie właściwie, nawet nie Rusini, tylko Rosjanie. Otóż tego rodzaju, no powiedziałbym, nastawienie do rzeczywistości, że można nią dowolnie manipulować, żeby zaspokoić, powiedziałbym, aktualnie obowiązującą wersję imperialnej prawdy, jest czymś doprawdy niezwykłym. I przy całym, w pewnym sensie, czy w cudzysłowie, szacunku dla zdolności okłamywania milionów ludzi, czy setek milionów ludzi przez media globalne współczesnego Zachodu, mam wrażenie, że ten rosyjski talent też jest wart jakiegoś odrębnego potraktowania. I teraz konkluzja. Otóż cały ten talent kłamstwa obracany jest nie tylko i nie przede wszystkim na, powiedziałbym, manipulowanie własną ludnością poddaną, ale obrócony jest na to, ażeby mieszać w głowach, przepraszam za pewnego rodzaju kolokwializm, tym, którzy czują się zagubieni we współczesnym świecie i którzy są gotowi uwierzyć nadawcom tego kłamstwa, że Rosja jest ostatnią obrończynią krzyża, że jest ostatnią obrończynią Rosja Putina, że Putin po prostu jest ostatnim obrońcą starego porządku moralnego w świecie. Otóż na czym polega tutaj pewnego rodzaju paradoks, który trzeba podkreślić? Ci sami ludzie, którzy nadają ten komunikat z Moskwy i którzy znajdują swoich odbiorców w Polsce, w Niemczech, we Francji, w Ameryce, ci sami ludzie produkują jednocześnie inny komunikat adresowany do starych towarzyszy partyjnych, partii komunistycznych, które przecież istnieją na całym świecie. Ten komunikat brzmi tak. Rosja jest jedyną nadzieją dla lewicy na świecie, ponieważ Rosja dziedziczy tradycję Stalina, a to był ten, który pokonał faszyzm, ten, który uratował świat od faszyzmu. I dzisiaj Rosja ratuje świat od faszyzmu, którego jedyną twarzą na świecie są Amerykanie. Nie usprawiedliwiam różnych przejawów amerykańskiego imperializmu. Chodzi mi o redukcję całego zła do jednego imperializmu amerykańskiego, przed którym ratuje ta tradycyjnie lewicowa, postępowa Rosja, dziedzicząca tradycję bolszewików, prawda, i Stalina, który ratował świat przed faszyzmem. Jednocześnie ta sama Rosja współczesna nadaje, no powiedziałbym, komunikat tego rodzaju adresowany do konkretnych odbiorców w Europie. No tylko my pomożemy wam w odzyskaniu suwerenności, wam, Baskom, przeciwko Hiszpanii, wam, Walijczykom, przeciwko Wielkiej Brytanii, wam, Szkotom, przeciwko Wielkiej Brytanii, przeciwko Anglikom. To jest też tylko jeden z przykładów, powiedziałbym, zastosowania tej wielowarstwowej, powiedziałbym, strategii kłamstwa, w których te kłamstwa nie są w ogóle ze sobą logicznie powiązane, ale to właśnie to, co pewien Rosjanin sam trafnie nazwał, Fiodor Stiepun,
taki filozof rosyjski z początku XX wieku, Rosjanom brak logicznego sumienia. Logicznego sumienia. Nie chodzi o sumienie w ogóle, tylko o logiczne sumienie. To znaczy mogą z kamienną twarzą twierdzić, że 2 dodać 2 jest 17 albo minus 4. Mogą to powiedzieć i udowodnić. Matematyk Fomienko jest tego przykładem. Czy matematyk Kołmogorow. Otóż to właśnie zjawisko jest warte przypomnienia, byśmy nie brali całkiem poważnie tej alternatywy, w roli której Rosja obsadza siebie w różnych bardzo znaczeniach w stosunku do świata zachodniego lub też w stosunku do nas, mówiąc, uratujemy was przed tym złym globalizmem, niezależnie od tego, że globalizm jest prawdziwym zagrożeniem w różnych jego formach, to niewątpliwie Rosja Władimira Putina nie chce z nim walczyć. Rosja Władimira Putina chce zrealizować swoje imperialne interesy w połączeniu z każdym, kto pozwoli jej te interesy zrealizować. Każdy może być tym zachodnim partnerem, z którym Rosja się dogada, porozumie, żeby odbudować swoją strefę dominacji w Europie Wschodniej. Może to być Henry Kissinger i pochodzący z jego szkoły John Mearsheimer, najbardziej wpływowy przedstawiciel szkoły tzw. realistów w Ameryce. Może to być kanclerz Scholz, czy jego poprzednik z SPD, także kanclerz Schröder, zatrudniony wprost za pieniądze rosyjskie. Może to być prezydent Macron, występujący w imię ładu europejskiego, uspokojenia. Może to być oczywiście także przedstawiciel jakiejś radykalnej formacji neopogańskiej, ku której zwracały się także macki agenturalne, jeszcze KGB w latach 80., sugerując, no, prawdziwa prawica, taka twarda prawica powinna być neopogańska, trzeba odrzucić te chrześcijańskie jakieś słabości. Z tą misją przecież Aleksander Dugin, główny dzisiaj ideolog Rosji współczesnej, wyruszył w 1982 roku na zachód, prawda, szukać takich właśnie neopogańskich kontaktów. I jednocześnie Rosja adresuje to samo przesłanie. Oddajcie nam tylko kontrolę nad przynajmniej wschodnią połową kontynentu. To uratujemy chrześcijaństwo. No, bez nas nie uratujecie chrześcijaństwa. Bez Putina nie uratujemy chrześcijaństwa, prawda? I cały szereg środowisk chrześcijańskich, katolickich także odnosi się poważnie do tej oferty na Zachodzie. A nawet w Polsce znam przecież takich, no, powiedziałbym, znawców Rosji, którzy uważają, że trzeba traktować poważnie tego rodzaju deklaracje. Otóż myślę, że jeżeli zapomnimy o tym towarzyszącym całej strategii rosyjskiej od co najmniej początku XVIII wieku koncepcji oszukania, okłamania, zmanipulowania tych partnerów zachodnich, których chcą wciągnąć do strategii nowego rozbioru Europy Wschodniej, to nie zrozumiemy niczego z tej gry, którą Rosja prowadzi, jeżeli potraktujemy ją na serio jako ośrodek nadziei. Rosja, mówiłem, żeby jej nie demonizować, Rosja nie ma tutaj możliwości nieograniczonych. One zależą wyłącznie od odpowiedzi owych zachodnich partnerów. Jeżeli katolicy na Zachodzie, w Polsce, nie będą szukali nadziei w Rosji, tylko będą szukali nadziei w tradycji Jana Pawła II, w tradycji tych świętych, których imion wzywaliśmy tutaj. Jeżeli będą szukali takiej właśnie nadziei nie w Rosji, ale w tradycji świętego Bonifacego Niemcy, jeżeli będą szukali odnowienia swojej tradycji chrześcijańskiej Francuzi nie u Putina, tylko w Chartres, to Rosja będzie bezradna. Jeżeli natomiast będą wciąż, no powiedziałbym, tak bezkarnie te kłamstwa trafiały i nie będą demaskowane skutecznie, to będziemy padali ofiarą tej kolejnej fazy agresji, która nie powstrzyma zagrożenia idącego od Zachodu, korumpującego cywilizację zachodnią, tylko przyspieszy ten kryzys cywilizacji zachodniej, ponieważ moralność oparta na epismencie, na zaspokajaniu agresora, na zamykaniu oczu na gwałt i uznaniu, że
nic się właściwie nie dzieje, bo trzeba w imię porządku, w imię stabilizacji pozwolić Rosji gwałcić, zabijać, poszerzać zbrojnie swoje granice. Tego rodzaju moralność na pewno nie zastopuje żadnego globalizmu, żadnego zagrożenia moralnego czy kulturowego, które psuje świat zachodni. Na sam koniec pozwólcie Państwo, że przeczytam, bo obiecałem to, wspomnianego przeze mnie Maurycego Mochnackiego. Też go już wcześniej cytowałem, ale nie mogę oprzeć się temu, by przywołać raz jeszcze jego diagnozę polityki rosyjskiej, sformułowaną w roku 1832 w artykule o charakterze zaborów moskiewskich, wydrukowanym w Pamiętniku Emigracji Polskiej, właśnie, no, że tak powiem, pod skrzydłami księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Cytuję. Polityka carów ma trzy oddzielne epoki. W pierwszej podburzają, zakładają miny w środku sąsiedzkiego kraju, który życzą sobie opanować. Jest to czas niewidomych wpływów, przekupstw, obietnic. W drugiej występują jawnie z interwencją. Najprzód gwarantują, potem protegują nieszczęśliwego sąsiada, zawsze na jego własne żądanie. Jest to czas mamienia zachodnich dworów. Dyplomatyka moskiewska wśród tych okoliczności rozwija swoje talenta. Wysławia bezinteresowność cara, wspaniałą myślność, zamiłowanie pokoju. Zaczepnym poruszeniom wojsk jego nadaje słuszne pozory. Zaś Berlin i Wiedeń częścią oszukać, częścią do pewnego udziału w rozboju wciągnąć usiłuje. Gdy tym kosztem zabór bez zwycięstw w połowie do skutku przyszedł, wtedy dopiero, to jest w trzeciej i ostatniej epoce, polityka moskiewska zaczyna być zachowawczą, konserwatorską. Wtedy to carowie uśmierzają bunty, zaludniają Syberię wichrzycielami porządku. Jednym słowem rządzą krajem, który podług wyrazów ich gazety powinien się mieć za szczęśliwego, że straciwszy niepodległość pełną wewnętrznych zaburzeń, składa część cesarstwa Wszechrosji. To jest właśnie perspektywa, którą Rosja roztacza w tej chwili przed polityką europejską. Będzie porządek, będzie ład, ale jak pozwolicie nam zagarnąć tyle, ile chcemy. Na razie to jest tylko 1/3 czy 1/4 terytorium Ukrainy. A za parę lat przyjdzie czas na następny kraj. Dziękuję bardzo.